dzisiejszym odcinku przed wami niewidzialny chowany i wraz ze mną będziemy musieli znaleźć 100 osób, która jest schowana właśnie na tym zimowym biomie. Oczywiście na samym początku pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, no i oczywiście kodzie Evela w sklepie. Ja, Rafał, już widziałam pierwszą osobę, jest na tym żurawiu, tam na samej górze. Życzę nam powodzenia, żeby się tam dostać. Także chodźmy teraz na tego żurawia. Widzowie, ja przypominam o tym, że jeśli chcecie być na takich odcinkach, oglądajcie do samego końca, a jeśli o to chodzi, jakby się tam dostać, no to musisz mi pokazać, gdzie go widzisz, bo ja go nie widzę. On szedł tutaj po tym takim długim, ale może gdzieś spadł do wody. Także musimy popatrzeć. Może mi się wydaje, że tutaj będą na pewno gdzieś kampić koło tej wody. Także chodź, zobaczmy, bo tutaj też widziałam przed chwilą jedną osobę, jak płynę. O, jest! Pierwsza osoba. Ogółem chodzi o to, że widzowie mają skiny takie jak ta lokacja, czyli szaro, biało, zielono, pomarańczowe, brązowe jeszcze można w dodatku i dzięki temu, no, jest ciężej ich znaleźć. No, powiem ci, że Rafał, że rzeczywiście chyba są niewidzialni, bo ominąłeś jedną osobę, ale... Gdzie? W wodzie tam była. Co ty gadasz? No to cofnijmy się, Ewa, w takim razie tutaj proszę powiedzieć, gdzie ten ziomek jest. Ja myślałem, że tu już nikogo nie ma, ktoś tam płynie z tego. O, dobra, jest tutaj. Mamy go. Ja proponuję dogłębnie tutaj przeglądać tą miejscówkę, bo mi się wydaje, że tutaj jeszcze będą gdzieś w tych domkach. Ja proponuję teraz wyjść na ten domek, ponieważ tam w domku jest taka podsufitka i tam w tej podsufitce ktoś może się chować. Także wchodzimy tutaj do domku, no i sprawdźmy, czy kogoś my tutaj mamy. Tu nie mamy, ale mamy tutaj, no. Ten niebieski kolor to tak nie do końca tu pasuje. Tam u góry na parterze też nikogo nie ma, ale mi się wydaje, że ktoś może kampić w koszu. Chyba nic nie słychać, nie ma tu chyba nikogo. Mi się wydaje, że nikogo nie ma, ale... Aha, nie da się nawet zabudować, nie możemy. Tutaj jeszcze na balkoniku. Ej, oni się coś dobrze pochowali, bo jest sam początek, a na razie tak nam słabo idzie, tak szczerze. Bo jeśli chodzi o tą lokację, ona jest bardzo duża, na której mogą się chować, ponieważ mogą się chować na śniegu. Ja proponuję tutaj przejść do tych krzaków. I wydaje mi się, że właśnie w tych krzakach ktoś może być, a tutaj jest na pewno jeden ziomek. Czyli oni się obiegnie, ktoś tam... No nie trafię go. Ej, tu jest kolejny, patrz na tego ziomeczka. On sobie normalnie przy skale stoi i go nie widać. A ja tam patrzyłam i go nie widziałam, także to była dobra miejscówka. Ja mam gościa teraz tutaj w krzaku, więc go po prostu eliminuję. I mamy 5 osób znalezionych, a jeszcze jest 79. Tam dwóch gości ucieka, ale na daleko tak jest z tego łuspeka, ciężko ich... Także dajmy im, Rafał, jeszcze może szansę. Niech oni się schowają. Oni chyba jeszcze nie znaleźli twojej odpowiedniej miejscówki. A wyjdźmy sobie tutaj na tą górkę, bo tu na pewno ktoś będzie kampił. O, i mamy tutaj pierwszą osobę. Jest to taki bananek, który sobie kampi przy skale. Tu w ogóle ktoś cofa jeszcze. Ode mnie dostaje mocno. Okej, mamy go. Czy ty wybierasz się ze mną tutaj do góry? Tak, wychodzę cały czas. Zaraz będę... Dobra, już cię widzę, Ewela. Dobra, to ja idę tutaj od razu do budynku zobaczyć. O, i mamy tutaj jakąś rybcie, która niestety chyba nie zdążyła się schować albo szukała dopiero jakiegoś odpowiedniego miejsca na kryjówkę. Ja proponuję zejść tutaj na dół. Ej, ale gdzie oni się pochowali? Ponieważ ta strefa jest bardzo mała. To już jest tak naprawdę poza strefą, gdzie oni mogą się chować. Także ta rybka, można powiedzieć, że ona była za strefą. A czy na tym moście mogą się chować? Na tym moście nie mogą, ale możesz sprawdzić. Ja tutaj mam kolejną osobę. Zlikwidowałem. Lecę za tobą, bo lecę na lotni i mi się wydaje, że oni właśnie tak gdzieś przy wodzie, na samym dole albo za drzewami. Dużo osób bardzo chowa się za drzewami, także tutaj w tych trzech choineczkach wydaje mi się, że ktoś powinien kampić. No i chyba kampi. Kampi ktoś tutaj, zobaczcie. Ja to mamy tutaj czuja. Ja mam kolejną osobę, biję do niej. On tam gdzieś ucieka. A to ty? To ja. Rafał, ja tu mam kolejną osobę. Kampi sobie w kamieniu. Ale tam jeszcze z tyłu też ktoś... Nie mogłam, coś mi się myszka blokowała na podkładce. Ktoś tam z tyłu uciekał. Ej, ty myślałeś naprawdę, że to ktoś jest? No tak, bo ja myślałem, że ty w ogóle jesteś w innym miejscu. Ej, czekaj, mi się wydaje, że kogoś tu widziałam, takiego świecącego. Chodź zobaczyć. No pewnie, za drzewem tutaj świeci. Ja wam mówię, no to ich po prostu nie widać, bo te skiny się wtapiają całkowicie. No on tak minimalnie się świecił, my byśmy go, ten, ominęli, jakbym tam się nie obróciła. Ej, tu jest ziomek na dole i ma takiego fajnego, ciemnego skina. Co on ma? Aha, on ma grzybka w ręce sobie. Aha, tu jeszcze... Ej, wydał swojego kumpla. No wiesz co, byku, tutaj fake i robal. Jezus, jak tutaj ktoś się skampił, Rafał. My tutaj przychodziliśmy koło tego kamienia i my nie widzieliśmy tego typa. No to likwiduj go, ja lecę dalej patrzeć tutaj u mnie. On stał biały skin na białym kamieniu i totalnie go nie było widać. A ja mam gości w koszu i właśnie zostali oni przeze mnie podpaleni, że tak powiem.
No bo nie da się rozwalić koszy, więc no musiałem to zrobić. Ja bym poszła teraz na tą czerwoną stodołę, bo tam jeszcze nie byliśmy, a tam wydaje mi się, że mogą być właśnie fajne miejscówki do schowania. No to w takim razie lecimy na stodołę i musimy podpalić w razie czego kosze. Patrzcie się, ja wam coś pokażę. Widzicie tutaj tą stopę? Widzicie tam jeszcze takie coś czerwone? To są dwie osoby. Ja tą tutaj jedną osobę likwiduję, a tutaj tą czerwoną. Czekajcie, jak mi ją tu wyeliminować? A on tam jest, on tam jest. Rafał, przyjdziesz mi pomóż? Okej. Ej, tutaj byłabym pewna, że ktoś jest pod schodami, a nie ma nikogo. Ej, jest ziomek, jakby nie skoczył, to bym go nie widział, nie? XD. Tutaj ktoś, to była dobra miejscówka, tutaj losowo weszłam, ale tam przez to, że ten skin się tak świeci, to go widać z daleka, także niestety też zostaje wyeliminowany. Ale jeszcze lepsza miejscówka jest tutaj na poddaszu. Ten gościu, co spadł teraz, możesz zlecieć za nim, Ewela? No ja właśnie tutaj widzę jeszcze inne osoby, także od razu je tutaj... Też z tobą zlikwiduję. Ej, ale to była dobra kryjówka w tej stodole tam u góry, naprawdę. Jak oni w ogóle tam wyszli? Co tam w ogóle chyba było? 4 osoby tam były. Ja sprawdzam jeszcze. Dobra, nie ma tu nikogo. 56 osób. Ej, to jeszcze dużo osób, ale i tak już dużo znaleźliśmy. A tu nikogo nie było pod tym? Ej, jest! A to ty jeszcze inną osobę znalazłeś, tak? Nie, to ten sam. Dobra, podpalam tutaj, tylko nie wiem, czy się stodoła nie podpali, no ale muszę. Bo oni mogą być w tych pojemnikach, a pojemników nie da się zniszczyć. O nie, stodoła, ale zobaczymy, czy dokładnie sprawdziliśmy stodołę, czy ktoś tam jeszcze jest. No powinni uciekać, jak ktoś tam jeszcze jest, to powinni uciekać, ale nikt nie ucieka chyba. Patrz, mówiłam, że tam kampi gościu na tym żurawiu u góry. Jest, faktycznie. Tam drugi przyleciał. Ale jak on tam wleciał? Tam ich ciężko jest strzelić. Dobra, dwójka i Ewela, czaisz, że oni tutaj jeszcze w wodzie są na baniakach. No ja nie wytrzymam za chwilę. No patrz, a tu się można chować. To musisz mi pomóc. No nie mogę go trafić. Mało już ma. A i na tym drugim baniaku też myślisz, że ktoś jest tam daleko? No właśnie, lecę zobaczyć. Gorzej jak oni wypłynęli w wodę, ale czy tam można było się chować? Ja to muszę sprawdzić. Ja tutaj jeszcze sprawdzam. Oni też mogą, wiecie, zmieniać te miejscówki i mogliśmy tu już być, a oni sobie tutaj przyszli jeszcze raz. My tutaj chyba nie patrzyliśmy do tego budynku jednego, ja tam jeszcze wejdę. A ja mam gościa w wodzie. No nie wytrzymam, jak się chłop schował. Nie wytrzymam, Ewela. Chłop się schował w łowisku jako ryba lodowa i rybki konie go były. No ej, to była najbardziej kreatywna miejscówka chyba do schowania się. No jego nie było totalnie widać. Dopiero jak powiedziałeś, no właśnie, bo te ryby tak wyskakują i to wydawało się, jakby to była ryba. Ej, mam ziomeczka tu? Co on tutaj robi? To może ja? Nie płacz, nie płacz anonimowy, nie płacz wyku. Jakby nie płakał, to może bym go nie znalazł. Ja tutaj wydaje mi się, że ktoś tu w tym krzaku będzie. Albo w tych choinkach. Ja wychodzę na górę. Ej, 49 osób. Gdzie te osoby jeszcze są? O, mam dwie osoby. Dwie osoby czy jedną? Nie, jedną chyba. Kampiła w krzaku jak coś. Ja też znalazłem tutaj Spidermankę, więc eliminujemy ją i wychodzimy na górę. Mam ziomeczka. Udało mi się go znaleźć. Też miałam ziomeczka w drugim krzaku i tutaj znowu w krzaku jest jakiś ziomeczek i oni się tu po krzakach takich, jak w ostatnim odcinku, w takich pojedynczych krzakach się kampią. Ja mam znowu ziomeczka szarego na szarej lamie. Mega kozacka miejscówka. Ja mam tutaj typka. Nawet dwóch, jeden za drugim stał i nawet nie wiedziałam, że tu dwóch typków. Te drzewa też trzeba patrzeć, bo oni mogą być na tych drzewach. Dobra, to ja patrzę na drzewa. No i tutaj mamy bananka. Z banankiem chyba nikogo nie ma. Ja znalazłem, Darta znalazłem po prostu i ktoś tu idzie. No, kroki były. Ja mam tutaj bananka koło jakiegoś posągu. Nie wiem, co to za posąg, ale jest. Ja tutaj szukam i jeszcze pod tym, może pod tym ktoś będzie. Ja bym na przykład się tu gdzieś schował i proszę państwa, mamy. Mam tutaj gościa, znalazłam go za drzewem, podpaliłam go i jest... Aj, przez to, że to użyłam, to mi tutaj pokazało dwie osoby, także ojejku, ale tutaj... Czekajcie. Ale tutaj zrobiłam topę. Ja mam następne osoby, jedna mi tu ucieka, panie kolego. Okej, mamy jednego, mamy drugiego i mamy jeszcze trzeciego. Ej, ale to pokazuje, bo ja tych dwóch osób w ogóle nie widziałam. Jak oni są niewidzialni, ja tylko tego za drzewem widziałam. Jakbym nie użyła tego... tutaj, to bym pewnie ich ominęła. Ja używam tutaj na następnego, bo znowu znalazłem 31 osób i za 2 minuty możemy użyć... O, i jeszcze bananek tutaj na samym końcu, nice. Możemy używać skanera, tak? Tak. Ostatnie 10 minut będą ze skanerem. Trochę się rozdzieliliśmy z Rafałem. Czy ty proponujesz połączyć siły, czy osobno szukamy? Ja proponuję sprawdzić te drzewa tutaj dokładnie, bo oni mogą siedzieć na tych drzewach, tak szczerze. O, jest tu gościu. Aha. Ja to tutaj...
Wyniuchałam go. No ciekawe, czy ktoś kampi na drzewie. Jeszcze ani jednej osoby chyba nie znaleźliśmy dzisiaj, która kampi na drzewie. A w ostatnim chowanym to 90% osób to było na drzewie. Okej, możemy już używać skanera, więc skanujemy Ewela wszystko i szukamy. O, i mam już tutaj osobę w krzaku. Okej, znalazłem kolejną osobę, mamy. No, i tutaj jest taki domek jeden u góry, mi się wydaje, że ktoś w tym domku właśnie może być. Ej, ja tutaj byłem wcześniej. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Ej, stań tutaj jeszcze raz. Ej, ten ziomek tutaj był... Dobra, widzę. On tu... Nie. Jak to się nagrało, to ja nie mam pytań. Ja mam następną osobę. Siemano. Miłek. Ej, tutaj jest w ogóle taka górka i wiedziałam, że ktoś na tej górce będzie. Wiedziałam. Ja też mam ziomeczka. Mam kolejnego. Oni w krzakach sobie po prostu tak osiedzą, a my tych krzaków nie... Ja nie wiem, jak to się dzieje. O, tu w zwykłym krzaku są dwie osoby. Co za bączek mi tam ucieka? Mamy go. A gdzie jesteś? Ja jestem na tym takim tartaku i skanuję to wszystko. Ja coś mam kryzys teraz i nie mogę nikogo znaleźć. O, mam kolejną osobę. Aha, ej, kogoś co? Rozpuszczaj. Aha. Mamy tutaj jakiegoś... O, jakby się zbagował. Mamy tutaj... Nareszcie udało mi się kogoś znaleźć. Kogo my tu mamy? Ja tu byłam wcześniej i tu była tylko jedna osoba. Ktoś tu chyba przyszedł na gapę. O, jest w żywopłocie, dwójka jest. Idę. Jeden ucieka tutaj na prawo od ciebie. O, tu, ten srebrny. Skubaniec. Tak samo tutaj jeszcze jedna osoba gdzieś była. Tu jest! Patrz, tu jest! Zostało nam ostatnie 10 osób i teraz mamy tylko i wyłącznie jedną strefę, 5 minut i komu uda się przetrwać, ten wygra. No mam typka, ja chyba drugi raz tego typka spotkam i on jest chyba... kuloodporny, bo no, w ogóle patrzcie, o w ogóle, o dobra teraz, ale w ogóle nie mogłam trafić w niego. Okej, ja też mam typka i został znaleziony. Ktoś kampił, chyba że zwiał już. Ja tutaj mam oszusta i właśnie za nim lecę. Masz ty. A czemu oszusta? Bo on się chował na stacji od samego początku. Dostałem informację. Ej, strefa już jest coraz mniejsza, Ewela. Szukaj 7 osób. Ja cię widzę teraz tutaj i postarajmy się znaleźć jak najszybciej, bo 25 sekund. Tutaj ktoś na wprost jest za nami, za tą górką. Dobra, jest. Ile jeszcze osób? 4 osoby jeszcze. Ej, ale gdzie oni są, bo ja ich nie widzę. Idą. Dobra. I gdzie są niby reszta? Dobra, gubią się w burzy. Ostatnie, jeszcze dwie osoby. Dobra, Awy Konsul gubi się w burzy i zobaczmy, kto to wygrywa. Mamy zmianę lokacji i wydaje mi się, że troll wygrywa dzisiaj. Także Awy wygrywa dzisiejszy odcinek.